1949 roku odbył się właśnie tu w Poznaniu, w tej pięknej auli Uniwersytetu Poznańskiego imienia Adama Mickiewicza. Odbył się zjazd, a raczej festiwal, może wtedy jeszcze nie używano tego słowa, dzisiaj jest to modne słowo, festiwal wyższych szkół artystycznych. I ja jako młody student i klasy dyrygentury profesora Artura Malawskiego zostałem zaproszony tutaj do prowadzenia wielkiego oratorium, wielkiej kantaty. I kogo? Właśnie profesora Stanisława Wiechowicza, który przecież tutaj na terenie Poznania, przedwojenne czasy, które znamy z historii, i z połączonymi chórami wszystkich wyższych szkół artystycznych prowadziłem tutaj jego kantatę romantyczną. I tak się to zaczęło. Muszę powiedzieć, że dzisiaj patrząc z perspektywy Roza, fajnie, nie wiem jak jej się potoczyły losy, bo potem spotykaliśmy się bardzo jakoś rzadko, ale chyba było to wspaniałe wykonanie, ale Sydney Hart wziął jakąś swoją taką bezpośrednią żywiołowością, ten rok, prawda, 57 i u nas otwarcie przecież po prostu na świat, wyjście ze wszystkimi, zresztą to potem muszę powiedzieć, rzutowało tutaj na skład programu, prawda, bo to było otwarcie po 50... Przepraszam bardzo. Rok 56, a to dyrygencka niestety wada. Ja tak bardzo często wylewam herbatę, dlatego że dyrygenci nie przystają dyrygować nawet przy stole. Czyli ten konkurs był... Ten konkurs był jakby wprowadzeniem mnie tutaj w świat po prostu poznański. I bezpośrednio po tym, zaraz w 58 roku otrzymałem propozycję właśnie profesora Wisłockiego, który mówi, odchodzę, chciałbym zostawić tutaj filharmonię, a liczę na pana, pan jest ten wstępujący, młody. W 60 roku Artur Rubinstein przyjechał po raz pierwszy do Polski, tak, będąc jurorem konkursu Chopinowskiego, na którym ja akompaniowałem, bo do tego też chyba przyjedziemy. Tam poznaliśmy się i wtedy następnego chyba dnia, czy po konkursie, czy przed konkursem, już nie pamiętam, czy w czasie trwania konkursu, on miał swój pierwszy koncert w Łodzi, w miejscu swojego urodzenia. I to była sprawa niezapomniana, bo tam zostałem poproszony do poprowadzenia razem z nim koncertu symfonicznego. Pamiętam, była jakaś uwerturka i potem dyrygowałem, akompaniowałem mu z wielką tremą, bo przecież jest to trema, a zetknięcie się z tak wielkim artystą, legendą, dzisiaj przecież wychodzą książki, czytamy jego wspomnienia, z legendą wręcz przecież pianistyki światowej. Prowadziłem koncert Chopina, jak pamiętam dzisiaj, F, i w drugiej części był koncert czwarty Beethovena. I to było niezapomniane przeżycie i potem omawialiśmy się tutaj właśnie na Poznań. Tu miał niestety tylko recital, już nie koncert symfoniczny. Ja byłem oczywiście szefem, gościliśmy go tu jak mogli, mieszkał w bazarze. A jakie było życie kulturalne w Poznaniu wtedy? Co? Chyba jakie bardzo było dobre. Działał wtedy przecież jeszcze w operze, potem założył sam przecież Konrad, mój przyjaciel Konrad Żywiecki. Teatry. Tutaj wtedy dyrektorem był, pamiętam, Teatru Polskiego Tadeusz Byrski. Też przecież ten okres to jest. W Teatrze Wielkim był dyrektor Burzyński, prawda, jak pamiętam. Więc życie było bardzo, bardzo bujne. Spotykaliśmy się tutaj, pamiętam, to była ulica Fredry chyba, nie? Taka koło kościoła słynna kawiarnia, restauracja. Dzisiaj się nazywa UZ, ale wtedy się mówiło chyba Kruka. U Kruka. O.